Konwencja wyborcza Lokalnego Komitetu Mieszkańcy Suwałk już na wstępie wyróżniła się spośród pozostałych. Rozpoczął ją hymn, ale nie państwowy. W auli wybrzmiał hymn Suwałk. Kandydaci do rady to głównie debiutanci, a wśród nich najmłodsza w Suwałkach kandydatka do rady, zaledwie 18-letnia Izabela Borkowska. Komitet Mieszkańcy Suwałk ma również najmłodszego kandydata na stanowisko prezydenta miasta. Sławomir Sieczkowski ma 33 lata i spore doświadczenie w samorządzie, ale nie na takim stanowisku. Moje życie zawodowe i doświadczenie to przede wszystkim samorząd, to finanse. Kocham moje miasto i wiem, że potrafię wykorzystać swoją energię, żeby wszystkim żyło się w nim jeszcze lepiej. Jego zdaniem w samorządzie na poziomie miasta najważniejszy jest głos mieszkańców i ich interesy. Chcecie mieć niezależnych radnych, którzy nie startują, aby mieć dobrze płatną pracę w instytucjach miejskich? Głosujcie na nas. Nie kandydujemy, bo musimy. My kandydujemy, bo chcemy, bo kochamy to miasto. W przedstawionym przez Sławomira Sieczkowskiego programie wyborczym na pierwszym miejscu eliminacja błędów w rozwiązaniach komunikacyjnych w centrum miasta. Kolejne deklaracje to modernizacja miejskich sieci komunalnych, przekierowanie dywidend z zysków przedsiębiorstwa energetyki cieplnej na inwestycje, ograniczenie działalności Straży Miejskiej. Sieczkowski zapowiedział także utworzenie specjalnej komórki w samorządzie do nadzoru właścicielskiego nad komunalnymi spółkami. Kwalifikacje, a nie koligacje, to proponowany przez niego system doboru kadr. Podzielił się też z publicznością refleksją dotyczącą budżetu. Jak patrzę na budżet, widzę, że na 2019 rok miasto planuje same koszty obsługi długu, odsetki od kredytu, to będzie 7,7 miliona złotych. A na wszystkie organizacje, dotacje, razem ze sportem, 3,6 miliona złotych, to muszę Państwu powiedzieć, że mi się to nie podoba. I zapowiedział. Pierwsze, co zrobię jako prezydent, to przywrócę słowo zdrowie w nazwie wydziału, bo dziś żaden wydział urzędu nie ma zdrowej nazwy. Wśród propozycji programowych komitetu również budowa żłobków, przedszkoli, zwiększanie terenów zielonych w mieście, ale i inne pomysły. Piknik lotniczy w Suwałkach, utworzenie domu harcerza, większa współpraca z organizacjami pozarządowymi. Sieczkowski i jego potencjalna rada mają jeszcze jedną ambicję. Podejmiemy działania zmierzające do powiększenia granic administracyjnych miasta. Miasta w Polsce się powiększają. My chcemy, żeby granica to była obwodnica.